Hej, cześć, siemanko, z tej strony Seedrox, witam was bardzo serdecznie w krótkim odcinku informacyjnym. Mam tutaj do was parę spraw. Pierwsza jest taka, że mam dylemat, czy nagrywać i wrzucać na mój kanał serię z innych gier niż tylko Minecrafta. Jeżeli chcecie, aby takie serie się pojawiały, proszę, abyście napisali w komentarzu, że popieracie taką propozycję. Jeżeli macie jakiś pomysł, to proszę, abyście napisali, z jakiej gierki chcielibyście zobaczyć serię. Od razu wam mówię, że Minecrafta będzie tyle samo, nie przejmujcie się, na pewno nie będzie go mniej. Być może będzie go jeszcze więcej, ponieważ są wakacje, mam troszkę więcej wolnego czasu. A te inne serie będą takim dodatkiem dla osób, które niezbyt lubią Minecrafta. Po prostu chcę, aby na moim kanale każdy mógł znaleźć dla siebie coś dobrego. No i dobra, druga sprawa jest taka, że założyłem sobie na Steamie nowe konto specjalnie dla was. Jeżeli chcecie ze mną pograć, popisać lub cokolwiek, możecie mnie zaprosić, wpisując w wyszukiwarce znajomych Seedrox przez 0, a nie o. Wtedy mnie zaprosicie, ja postaram się odebrać i być może sobie w coś razem pykniemy. Dobra, trzecia sprawa jest taka, że prawdopodobnie w przyszłym tygodniu pojawi się nowe tło na moim kanale. Będzie wykonywał je dla mnie nijaki The Giertoman, pisane, a zresztą dam wam adnotację tutaj gdzieś w rogu. Dobra, czwarta sprawa, już ostatnia, jest taka, że jeżeli macie jakieś spostrzeżenia, coś wam się nie podoba na moim kanale lub macie jakieś pytanie dotyczące kanału lub mojego nagrywania, proszę, abyście te wszystkie pytania zadawali, te wszystkie pytania i spostrzeżenia pisali w komentarzach. Ja będę to wszystko analizował i starał się odpowiadać na wszystkie sensownie zadane pytania. No i co, i to by było chyba na tyle. Także reasumując, piszcie, czy chcecie serię z innych gier, jeżeli tak, to z jakich. Dodawajcie mnie na Steamie oraz piszcie swoje spostrzeżenia i pytania dotyczące mojego kanału. Ja wam bardzo dziękuję za ten krótki odcinek. Życzę wam miłego dnia, także trzymajcie się i na razie.